Cześć, witajcie. Łączę się znowu z wami z tematem. Jest ciąg dalszy tematu upańskiego żołnierza z Azora. Dostaliśmy informację od pewnej osoby, która obserwuje nasz kanał Rebel24. Dostaliśmy fotografię i informację pod tą fotografią, iż prawdopodobnie ta sama osoba, którą dzisiaj wam przedstawiałem na tym filmiku z trasy tutaj do Karpacza, kiedy jechaliśmy, iż ta sama osoba w Warszawie podczas uroczystości pamięci rzezi wołyńskiej, iż ta sama osoba, czyli ten upaiński żołnierz z Azora, zaczepiał pewną kobietę. Na informacji jest napisane, iż ten mężczyzna miał z tyłu na koszulce napis Ukraina. Przedstawię wam tę fotografię. Oczywiście nie pokażę, kto przesłał tą informację do nas. Ale zaciekawiające jest to, iż ta fotografia, według mojej oceny, przedstawia tego samego mężczyznę, którego pokazałem wam na tym postoju, którego nagrałem na tym krótkim filmiku, niestety zza płotu, ponieważ szybko mi mignął jakby z tego lokalu, gdzie piliśmy kawę. Już wam go pokażę. Może najpierw wam przedstawię jeszcze raz ten filmik, który wcześniej pokazywałem. Już tutaj wrzucam. To jest ten mężczyzna. Spójrzcie. Nagrałem go, jak palił papierosa pod autokarem. Przypomnę, że tutaj na szyi miał znaczek Azowa wydzierany. Tatuaż, znaczka Azowa, Azora. Był w umundurowaniu żołnierza upaińskiego. No i dobra, i teraz wam pokażę tę wiadomość już, bo ktoś na mnie woła. Ale dobra, to pójdę sobie tam w prawo. Ten, kto mnie woła, to mnie spotka najwyżej, chociaż ja tu w Karpaczu nie znam ludzi. Ale dobra, to już wam pokazuję. Także dostaliśmy taką wiadomość. Już wam pokazuję. Spójrzcie, przeczytajcie, a za chwilę wam pokażę osobne zdjęcie tego mężczyzny. Według mnie jest to ten sam, sądząc po zaroście, ponieważ widziałem go dzisiaj z bliska. Niestety na filmiku nagrałem go dla was z dalsza, z pewnej odległości. I tutaj pewna obserwatorka Rebel24 przesłała nam właśnie wiadomość. To ten typ ostatnio w Warszawie nie zaczepiał. Upaina miał napisane z tyłu koszulki. Także to jest ta wiadomość. A już wam pokazuję tego typa. Wy nie możecie jakby
zweryfikować, czy to jest ten sam, co pokazałem wam na filmiku wcześniej, parę godzin temu. Ale no ja z mojej strony mogę wam zagwarantować, że zarost jest ten sam. Nie wiem, czy uda mi się przybliżyć na tyle, żeby wam pokazać, że rzeczywiście na szyi ma jakiś tatuaż. Nie wiem, czy to będzie widoczne, już spróbuję. Jest takie przyciemnienie. No, chyba tego nie zobaczycie, chociaż spróbuję. Zaraz pod zarostem jest takie, no jest zła jakość, ale jest takie przyciemnione na szyi. Także mogę stwierdzić, iż był to ten tatuaż, który widziałem na żywo. A to jest ten mężczyzna właśnie. I jeszcze raz sobie sprawdźmy. No, wiadomo, całkiem inaczej w czapeczce wygląda ktoś, a całkiem inaczej bez. No ale według mnie to jest ta sama osoba. To jest ta sama osoba, według mnie. Także wyszedłem na moment, żebyście mi pomogli zweryfikować, no, czy wy widzicie podobieństwo, czy nie. Ale taką informację dostaliśmy po prostu na skrzynkę redakcji, iż prawdopodobnie ta sama osoba, czyli ten upański żołnierz z Azora, to jest ta sama osoba, którą dzisiaj nagrałem na trasie. Krzysztof napisał, zaczyna się, już się zjeżdżają banderowcy, coś szykują. No myśmy od dawna też już mówili, że mówiliśmy o tym, że zacznie się w chwili, kiedy mężowie z tego kraju objętego operacją denazyfikacji i demilitaryzacji krainy na U zaczną się zjeżdżać do swoich żon, do swoich rodzin, do Polski, do naszego kraju. No i co, czyżby już się to zaczęło? Czyżby już tam w krainie na literkę U było na tyle spokojnie, że już zaczynają się zjeżdżać do swoich rodzin, do Polski, tutaj? I jeszcze afiszować się tatuażami. Nie zdziwię się, jeżeli za niedługo zobaczę tatuaże tychże żołnierzy z tymi bardziej hardkorowymi znakami, które kojarzymy z nazizmem, z hitleryzmem, z II wojną światową. Bo jak sami dobrze wiecie, ten znak, o którym teraz mówię, nie wiem, czy nawet mogę wypowiedzieć jego nazwę na internecie, jest kojarzony z panem Adolfem H. Że tak wam tylko chciałem pokazać tą informację, którą otrzymaliśmy i no sami zweryfikujcie. Mi się wydaje, że to jest ta sama osoba. Choć może inaczej wygląda w czapeczce. Jeszcze raz wam pokażę. Może inaczej wygląda w czapeczce, chociaż zarost bardzo, ale to bardzo podobny. Poczytam jeszcze wasze komentarze i spadam, żeby nie zajmować wam czasu i spędzać czas z przyjaciółmi, z którymi tutaj przyjechałem. Piotr napisał, tym powinny zainteresować się odpowiednie służby. Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Ale czym służby się interesują teraz w Polsce?
No bo chyba nie tym, na pewno nie tym. Jeszcze ten komentarz. Czy bardzo dziwna sytuacja. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy nie. Dziwne, dziwne to wszystko. Ten zarost coś za gęsty. No zawsze mógł się podgolić trochę. Nie wiem, dlatego pytam was o zdanie. Nie stwierdzam, że to jest ta sama osoba. Tylko mówię, że według mojej oceny jest bardzo, bardzo, ale to bardzo podobny do tego osobnika, którego dzisiaj widziałem, którego dzisiaj spotkałem. Już wam tu pokazuję go. Takim sobie autokarem dzisiaj podróżował. To tyle, żeby nie przedłużać. Jeszcze chwilkę poczytam tylko wasze komentarze, co piszecie. Krzysztof napisał: służby mają wywalone jaja na to, bo Polski nie ma być. Tak no, co bardziej świadomi ludzie, obserwatorzy, sami dobrze wiecie, jeżeli śledzicie to, co się dzieje u nas w kraju, że prezydent Andrzej D., premier Mateusz M. i prezydent krainy na literę U, o nazwisku na literę Z, podpisali tajny pakt, jakąś umowę, o której nie mogą nam powiedzieć, ponieważ jest tajna. Jestem ciekaw, co zawiera ta umowa. Mogę się tylko domyślać, tak. Pamiętacie, kiedy nasz prezydent naszego kraju, to znaczy nie nasz, ale prezydent naszego kraju, który został tam przez kogoś wybrany, opowiadał, prawdopodobnie było to podczas święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej, iż między Polską a Ukrainą ma nie być granic. Wydaje mi się, że ta cała umowa, ten tajny pakt dotyczy właśnie tego. Dotyczy właśnie tego, iż chcą zrobić jedno jakby terytorium. Nie nazwę tego państwem. Różnie na to mówimy. Ukropolin. Ukropol. Agnieszka napisała: służby nie są nasze. Policja swojego gnębiła 2 lata. Zresztą dalej to robią. Musimy sami o siebie zadbać i interesować się losem Polaka. Zwracajmy uwagę na takie przypadki, jakie mają teraz miejsce. Jak najbardziej, Agnieszka, zgadzam się z tobą. Bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy czujni i naprawdę widzimy, co się dzieje wokół nas. Może powiem inaczej. Potęgą jest wiedza. Siłą jest wiedza. Jeżeli naprawdę otworzymy oczy i zobaczymy, co się dzieje wokół nas,
i dostrzeżemy to całe kłamstwo, ten cały chłam, który wciąga nasz kraj w konflikt, chociażby w konflikt, i zaczniemy o tym opowiadać dookoła, choćby w swojej rodzinie, choćby wśród swoich przyjaciół, znajomych. Wiadomo, tak jak ja, też zostaniemy uznani jako rosyjskie trole, ruskie onuce. Ale mnie to jakoś już nie rusza. Mnie to już nie rusza. Przez 2 lata byłem foliarzem. Przez 2 lata byłem szurem, antyszczepem. Jeszcze bym może znalazł inne słowa, które usłyszałem, które były kierowane w moją stronę. Ale mnie to już nie rusza, bo wiem, że ja, jak i część wolnościowców, z którymi się otaczam, działamy w dobrej sprawie, działamy na rzecz naszego kraju, na rzecz Polski. Inni mówią ciągle, dobra, nie, zostawię ten temat, chciałem coś poruszyć, ale nie, lepiej zostawię. Czasem warto się ugryźć w język. No ale no naprawdę, spójrzmy, co się dzieje dookoła nas. Wyciągajmy wnioski. Opowiadajmy o tym wśród swoich znajomych, w swoim otoczeniu. Nie wiem, może nie jest jeszcze za późno, żeby chociaż część swojego otoczenia uświadomić, co się tak naprawdę dzieje teraz. Agnieszka napisała: naszą uwagę kierują gdzie indziej. Zabierają energię, żebyśmy mieli mniej siły psychicznej i fizycznej. Telewizja pomaga im w tym wszystkim. Właśnie to jest ten problem. Telewizja. To jest właśnie ten problem, którym jest telewizja, którą wierzą, której zawierzyli ludzie, nie wszyscy oczywiście. Ale jeżeli zauważyliście, już się zaczęło, się zaczęły znowu statystyki zachorowań na Dawida-19. Już się zaczęły statystyki w telewizjach, w telewizji, w mediach głównego ścieku. No i na pewno zauważyliście już część owieczek chodzących w kagańcach po sklepach, na mieście, na świeżym powietrzu. No i czego to jest skutkiem tego, co mówi właśnie telewizja? To są właśnie te biedne owieczki, bo naprawdę żal mi jest tych ludzi. Żal mi jest naprawdę tych ludzi, których mam nawet w troszkę dalszej rodzinie swojej, którym przez 2 lata próbowałem uświadomić, że idą złą drogą, że wierzą telewizji, że wierzą partii rządzącej. Przez 2 lata próbowałem, naprawdę, i to z dobroci serca, szczerze próbowałem ich uświadomić, ale nie dali sobie. Zadziabali się tyle razy, ile trzeba było, tyle razy, ile telewizor kazał. No i co? Lądują w szpitalach, paraliże twarzy mają. To mówię tylko o tych przypadkach w mojej rodzinie, tej dalszej. Bo na szczęście w tej mojej bardzo bliskiej rodzinie, czyli moja mama, siostra, nie dali się, zaufali mi i nie dali się dziabnąć. Na pewno też macie takie sytuacje w rodzinie. Na pewno. Ta cała sytuacja tak bardzo skłóciła ludzi, że jest normalnie majstersztyk, co oni odwalili.
Sylwia napisała, zginął pan młody. Andrzej, nie spotkałeś go w tych górach? No właśnie, Sylwia, no wyszedłem szukać pana młodego i nie spotkałem go. Nie spotkałem go. Nie wiem, może elektryczny pasterz go popieścił i gdzieś tam leży, ale też nie widziałem. Halina napisała, dobrze, że nie mam telewizji. Jak się zepsuł 5 lat temu, to mi go nie brakowało. Gratulacje, Halina. Jak najbardziej. Ja mam 2 telewizory, ale telewizji nie mam. Na telewizorach sobie podłączam po prostu pewne urządzenie, na którym oglądam YouTube, filmy na Facebooku lub udostępniam sobie obraz z telefonu. Sylwia pisze, że przyszły pan młody na Śnieżkę poszedł. A nie wiem, nie wiem, kto, to powiedz mi, którędy na tą Śnieżkę to pójdę. Ja w ogóle gdzieś niedaleko jest jakiś festyn w tym Karpaczu. Ale podobno nic ciekawego się tam nie dzieje. Dobra, polskie podziemie napisało. Trwa globalizacja ludzkości. Kryzys w Europie. Jest przez Unię i WHO, by mogli mieć kontrolę nad ludźmi. No oczywiście, że tak. Już samo to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, która według mojej oceny to jest taka komuna, kiedyś była komuna koloru czerwonego. W dzisiejszych naszych czasach mamy komunę koloru niebieskiego. To jest moja ocena, ja to tak odczuwam. Już samo to, że te wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej, które mówią innym państwom, takim jak na przykład nasza Polska ukochana, co mogą, czego nie mogą, co mogą stosować, jak mają się zachowywać, czym mają się ogrzewać. Już samo to jest pozbawieniem nas jakiejkolwiek suwerenności. O WHO już nawet nie wspomnę. Sprawdźcie sobie, kto został głównym dyrektorem WHO. Nazwisko ma chyba Jesus, Jezus, coś takiego. To sobie sprawdźcie, kim on jest. Mogę wam tylko podpowiedzieć, że gościu ma zarzut o ludobójstwo. Gość ma zarzut o ludobójstwo i został głównym dyrektorem, szefem WHO. Co, idziecie szukać pana młodego? Tak? A mogę z tobą? Dobra, to przejedziemy się z Marią szukać pana młodego. Dobra, czytam jeszcze wasze komentarze. Sylwia, to nie program. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No właśnie, Piotrek, powiem ci, że przy okazji to jest właśnie, prowadzę ten program. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja? Tak? Także siadamy szukać. Tutaj mamy takiego młodego kierowcę. No teraz, no. A mogę? Nie muszę? Serio? A mogę? No, ale po co? Jakbyś na luzie. Ale nie musisz, no przekaż. Na luzie nie musisz, no. Ja. Zważ mi na poleże. Nie? Dobra, czytam, co tam jeszcze piszecie. Jeszcze się... Jak już się pisze prawdę o psychopandemii, zaczynają blokować konta na Facebooku. No oczywiście, że tak.
Oczywiście, że tak. Blokują nas na każdym kroku. Mało tego, cenzurują. Ja powiem wam, że od grudnia tamtego roku miałem zablokowane swoje konto, które założyłem po tym, kiedy całkowicie bez ostrzeżenia usunęli moje stare konto, które miałem od chwili wejścia Facebooka do Polski. W tym samym roku, kiedy Facebook wszedł do Polski, założyłem konto. Miałem tam multum informacji. Sami dobrze wiecie, ile razy dostajecie bany, za co dostajecie te bany. Wystarczy zwykły, niepoprawny komentarz. Już macie bana na miesiąc, trzy. Ja od grudnia tamtego roku miałem może, jakby to tak obliczyć, z tydzień. Miałem może z tydzień takiej wolności internetowej. O, Weronika cię pozdrawia, siedzi i ogląda. No to witam ciebie, Weroniko. Kiedyś was odwiedzę. Dużo o tobie dobrego słyszałem od Jowity. Także bardzo chętnie ciebie poznam. Jedziemy szukać właśnie pana młodego. Także live o żołnierzu z Azora przerodził się w live, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Także z Marią ciśniemy szukać pana młodego, który nam gdzieś zaginął. Nie wiem, poszedł dojść krowy i gdzieś i nie wrócił. Poszedł dojść krowy i nie wrócił. A dobra, przepraszam, poszedł dojść byka. Poszedł dojść byka. No i nie wrócił. Także jesteśmy w pięknym zakątku Karpacza. Jutro mamy zamiar się wybrać na Śnieżkę, tak? Tak. Na Śnieżkę, to może też zrobię jakąś taką relację. Dobra, czytam. Polskie podziemie napisało coś. Już czytam wasz komentarz. Wybuchła wojna. Pandemia znikła, na jesień wraca, bo za mało zaszprycowanych na COVID-19 umarło i umiera, więc zrobić mocniejszą dawkę w szprycy, by wiecie, by więcej ludzi umarło. No to nie wiem, czy czytaliście taki artykuł, czytałem go parę dni temu, iż ta kolejna dawka na ten wariant, na O, mikron, także kolejna dawka na właśnie ten wariant O, nie będzie dla tych, którzy chcą się pierwszy raz zadziałać. Nie, nie, nie. Jeżeli ja bym zmienił teraz zdanie, będąc czystej krwi, nie, będąc niedziabany i chciałbym teraz tą dawkę przyjąć na wariant O, to ja jej nie dostanę. Dostaną do tej dawki na wariant, na literę O, mają prawo tylko osoby, które wcześniej przyjęły swoją dawkę. Taka ciekawostka, nie? Słyszeliście? Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Już czytam, co piszecie jeszcze. Gdzie on te byki poszedł doić? Ja nie wiem. No dobra, widzę jakieś, nie, ale to są krowy, chyba nie byki. No dobra, może tu znajdziemy pana młodego. Barbara napisała, że słyszała o tym. No właśnie. No właśnie. Także my, czystokrwiści Słowianie, nawet jeżeli... A tam ktoś działa, ale to nie on. Aha, twój tata, okej.
jeżeli byśmy chcieli teraz przyjąć tą dawkę na wariant O, to nie możemy, ponieważ nie przyjęliśmy poprzednich. Siema byku, co tam? Ale spieprzałem. Jak mam kończyć, to mi piszcie, bo też nie chcę na siłę przedłużać live'a. Wiadomo, że lubię z wami spędzać czas, więc po prostu mi napiszcie, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się ustosunkować do czegoś, co powiedziałem wcześniej, to mówcie, bo nie ma sensu też na siłę przedłużać live'a. Szukamy pana młodego, który wyszedł z domu doić byka i nie wrócił. Daję wam jeszcze, nie wiem, 2-3 minuty, żebyście coś napisali. No i będę kończył. Piękne widoki, napisała Barbara. Tak, no pierwszy raz jestem w Karpaczu. Pierwszy raz i nie żałuję, a jutro na pewno zobaczę więcej. Jutro na pewno zobaczę więcej, widzimy, ale to nie jest nasz pan młody. Jakiś pan gra z dziećmi w piłkę. Piotr napisał, nie kończ, ja lubię cię słuchać. Dziękuję, to jest bardzo miłe. Dobra, polskie podziemie napisało coś. Widzę, że coś konkretnego. Unia Europejska chce zredukować populację ludzkości. W całej Europie jest walka z rolnikami, czyli głód na świecie. Chcą zrobić następną sprawę, to fałszywa zaraza, by ludzie byli zastraszani. Krajów, które to dotyczyło, aczkolwiek chcę dodać, iż na Ukrainie są pełne silosy, w których są magazynowane zboża. To też bardzo łatwo dojść do tych informacji, które są już od dawna potwierdzone, więc powtarzam wam jako informacje rzetelne, iż na Ukrainie są pełne silosy skumulowanego zboża, a czeka nas głód podobno, o czym mieliście też okazję usłyszeć na relacji, którą kiedyś jakiś czas temu zrobiłem z Jowitą na Rebel 24, podczas której relacji puściliśmy przemówienie pana premiera Mateusza M. Albo Wateusza. Tak, pana Wateusza M. A.K.A. Pinokia. Także sam o tym mówił, że na tych wszystkich spotkaniach, na które jeździ, jest na tych spotkaniach jest poruszany temat głodu. Temat głodu na świecie, temat głodu w Europie. Także jak najbardziej Polska podziemna. Konkretny komentarz, który jest prawdą. Dobra. Aha. Dobra, już jeszcze czytam. Grażyna napisała, ja też lubię pana słuchać. Halina napisała, ja bardzo lubię cię słuchać. Dobra. Polskie podziemie wysłało linka. Linków nie mogę niestety teraz oglądać. Grażyna napisała, ja też lubię pana słuchać. Dobra, no bardzo mi jest miło. Już wam pokażę, to jest pasmo Karkonosze. Czyżby dzwonił pan młody? No. Halo. Halo. A, to może wrócił już. Piszcie, będę czytał wasze komentarze i odpowiadał.
pasmo, karko noszę. No jeszcze tego brakowało, żeby na wieczór przed imprezą szukać pana młodego, który uciekł. Uciekł przed ślubem, no ja nie mogę. To wtedy ja wezmę z tobą ślub, okej? Okej. Dobra, więc Mateusz, jeżeli to słyszysz, to uważaj, jeżeli się nie znajdziesz do... A dam ci pół godziny. Jeżeli się nie znajdziesz do pół godziny, to ja biorę ślub z twoją Marią. Także czekamy, nie rób siary. Polskie podziemie napisało. Dziennik. Musimy się jednoczyć. Trwa okupacja Polski. Już nie ma, są tylko Polacy z Polski zrobili. No tak, ja tak, tak. Dookoła, tą drogę. No dookoła, też wyjechałam koło krzyża, wyjechałam. Warto koło mieć na uwadze to, iż koło za krzyżem, Boże, za ten. Większość za ludzi, którzy są no w naszym tam, nierządzie. Tam do i tą drogę i nigdzie go nie ma. Może, ja widziałam tamte, może inaczej to powiem. Ryży też nie można wypowiadać. Wiesz co, jest coraz więc, raz nie ryzykuję. Jadę tą drogą z powrotem i wyjadę koło krzyża, wiesz? Bo koło... Barbara napisała. 20 lipca widzimy się pod Izbą Lekarską w Bielsku. Tak, przesada. Jak najbardziej. Tak, Barbara, tak, widzimy tak, się 20 tak, lipca. Możecie zobaczyć tak. Także wywiad, relacje na Rebel 24 z panią doktor tak, Katarzyną, którą... Prawdopodobnie, to znaczy ja na pewno, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze od nas z redakcji przyjdzie, ponieważ każdy z nas ma różne inne obowiązki i sprawy. Ale go zrypię, jak przyjdzie. Ale jak najbardziej zobaczycie relację, którą będę dla was prowadził z rozprawy pani doktor Katarzyny w Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej. 20 lipca o godzinie, jeżeli dobrze pamiętam, 12:30, poprawnie Barbara, jeżeli się pomyliłem, ale wydaje mi się, że tak mam w kalendarzu zapisane, że 20 lipca, godzina 12:30, Izba Lekarska, rozprawa pani doktor Katarzyny. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Cześć, Miro. Powiedz, że już masz kandydata na nowego męża. No, chciałam, że jak nie wróci, to Andrzej bierze ze mną ślub. No, a dałem mu szkoda, pół godziny, więc szkoda, jest. Szkoda, że nie słyszy. Tak, dokładnie. No, właśnie. Miro napisał, o czym gadałeś, bo nie w temacie. Wiesz co, Miro, ja staram się zawsze na moich live'ach ustawić tą opcję, że możesz sobie przewinąć podczas trwania live'a. Więc spróbuj sobie przewinąć. Sprawdź, czy się da. I bądź sobie od początku. Powiem ci tak, że zacząłem od live'a. Zacząłem od tematu na live'ie, gdzie kto tam jedzie z tobą. No ze mną jedzie Maria, moja przyjaciółka i taki młodzieniec tam z tyłu. Jedziemy szukać pana młodego, a jeżeli się pan młody nie znajdzie, no to Maria będzie moją przyszłą żoną. Także taka sytuacja. Nie wiem, właśnie. Teraz Andrzej wszystko powtórz. No nie, no nie. Beka, co? Beka. Już mam nerwa i to takiego konkretnego, wiesz? Jakimi drogami tu ciśniemy? Dobrą drogą wyjechałam. Mi się drogi nie poprzyły, ale chyba mi się poprzyły. Miro, ta, która już poznałem? Nie
wiem, Miro, czy tak, poznałeś, tak? Kurde, no ciężko, najmniej, że będziemy cofać. To działa, czy nie działa? Nie, tamta nie, aha, tamta okay. Właśnie nie działa, wiesz? Okay. Nie opuszcza się szyby. Także jak widzicie, no, no może się coś uda. Ty, a może tam, w tej, tym czymś tam siedzi? A gdzie? A tu, co to? A ten jeleń? Jeleń, jak sobie skacze fajnie. Bym tutaj nie zawróciła. To ta Maria z Sylwią, co była na live? Tak, to ta Maria, Miro. To ta Maria właśnie. I sobie pomyślcie, że ja, mistrz kierownicy, będzie na takiej wąskiej trasie teraz zawracać. Ja ci mogę wyjść sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś rowu czy czegoś. No bo jest tak, pole, nie? A to najwyżej na 10 lat, ale wykręcimy, nie? No, także spoko. Taka sobie droga. No nerwa i jest jeszcze... No nie dziwię ci się. Miro napisał, to się znamy, a mówiła, że nie jest sama, okłamała mnie. W sensie, nie jest sama? Nie wiem, co to Miro znaczy, że nie jest sama. A, bo mówiłam, że ma Mateusza. No bo ma Mateusza. No mam, szukamy go. Właśnie szukamy Mateusza i właśnie powiedziałem, że dajemy Mateuszowi pół godziny, jeżeli się nie znajdzie, ponieważ zaginął, wyszedł z domu dojść byka. Kuźwa. Mateusz wyszedł z domu dojść byka i zaginął i wyjechaliśmy go szukać. Jeżeli się do pół godziny nie znajdzie, także no cóż, no pan młody będzie inny. No Miro napisał, ona wie. Polskie podziemie napisało. I Duda podpisał, że WHO będą mogli robić z nas, na nas doświadczenia, czyli całkowicie nas zniewolić. No tak, ale zauważ, ile państw odrzuciło to, ile państw się nie podpisało. Jakaś krowa tu ciśnie za nami. Niektóre państwa mają mądrych rządzących, którzy nie podpisali się pod tym, nie wiem jak to nazwać, paktem, dekretem, dyrektywą WHO. Niestety, no co, my nie mamy tego szczęścia. My ogólnie nie mamy szczęścia do rządzących od ponad 30 lat chyba, nie? A no, no to właśnie, no od ponad 30 lat. Sami dobrze wiecie, bo jesteście świadomymi ludźmi, że podczas okrągłego stołu to była niezła ustawka, dogadanie się po prostu, raz wy rządzicie, raz my, raz wy, raz my. I na tym to polegało. Polskie podziemie, bardzo aktywni jesteście dzisiaj. Fajnie, pozdrawiam was. Wam pokażę to ci, których nie było na początku live'a. Kojarzycie to z mojego poprzedniego live'a, który już bardzo poszedł w internet, jak widziałem statystyki. To tego żołnierza Upaińskiego z Azora spotkałem na trasie, spotkaliśmy na trasie, który miał wydzierane na szyi znaczek Azora. I był w umundurowaniu żołnierza.
nagrałem go niestety z daleka. Takim autokarem się poruszał na rzeszowskich blakach. Prawdopodobnie mógł podróżować z Rzeszowa do Niemiec. A tu Wam jeszcze pokażę informację, którą dostaliśmy na redakcyjną skrzynkę. Oczywiście nie pokazuję od kogo, ale tu Wam jeszcze pokażę taki komentarz. Ten typ ostatnio w Warszawie mnie zaczepiał. Ukraina, miał napisane z tyłu koszulki. Dobra. No i właśnie. Według mnie to jest bardzo, ale to bardzo podobny typ do tego, którego dzisiaj nagrałem. Chociaż wiadomo, inaczej wygląda w czapce. Inaczej bez. Mógł sobie trochę przygolić zarost. Jak sobie przybliżyłem to zdjęcie, chociaż nie jest dobrej jakości, to tu na szyi jest jakieś takie przyciemnienie. Jakby miał tutaj tatuaż zaraz pod zarostem. Nie wiem, czy to widzicie. Także no, prawdopodobnie jest to ta sama osoba. No. Już sobie przeczytam, co tam jeszcze piszecie. No i będę kończył. Mariola, pozdrowionka z Bydgoszczy. Pozdrawiam Ciebie, Mariola. Piotr napisał, kto manipuluje rządem, bo oni nami, a nimi kto? No właśnie, wiesz co mi się wydaje? To nie wiem, czy też mogę o tym mówić głośno w internecie. No ale ciul, zaryzykuję. Chociaż może też nie do końca. Ale mi się wydaje, że to wszystko, co robi nasz polski nierząd, jak sami dobrze widzicie, robi wszystko, tylko nie dla dobra naszego kraju, naszej ukochanej Polski. Więc moje przypuszczenia są takie, iż albo są szantażowani, albo rzeczywiście, co jest też w większości potwierdzone, no mają korzenie inne niż polskie i działają na rzecz innych krajów, innych nacji. No takie jest moje zdanie. Polskie podziemie napisało, banderowcy już są w Polsce. No jak widzimy, jednego dzisiaj spotkałem. Spotkaliśmy. Sztuczną brodę ma, przyuważcie, napisała Katarzyna. Już sprawdzamy jeszcze raz. Już sprawdzamy. Myślę, że to jest sztuczna broda. W sumie spotkałem się z takimi też muzułmanami, którzy mieli naprawdę tak idealnie przystrzyżoną brodę, która wyglądała naprawdę jak sztuczna, a była prawdziwa. Więc no, nie wiem, czy akurat zwracałbym na to uwagę, czy to jest sztuczna, czy nie broda. Przekonał mnie po prostu ten tatuaż Azowa tu na szyi, w bardzo widocznym miejscu. Więc mógłby być nawet bez brody, bez ucha, bez nosa, a w chwili, kiedy zobaczyłem ten tatuaż, to dla mnie to była jedna informacja. To jest Azor. To jest Azor z Upainy. Banderowca, który przemieszcza się po naszym terenie, naszej Pocholski. Byliśmy w lesie. Lądowaliśmy w lesie i pana młodego dalej nie ma. Będę kończył, chyba że już jeszcze macie coś. Nasz rząd zachowuje się jak wschodnia mafia bez skrupułów. Służą korporacjom zagranicznym i dostają za to pieniądze. Spis był po to, bo będą przesiedlać Ukraińców.
Tak, no kto się dał nabrać w ogóle na ten spis powszechny, to jest... No, też nie chcę was, też nie chcę ludzi obrażać, ale no... No co, no jestem szczery, więc powiem, kto się dał nabrać na ten cały spis ludności, bo się przestraszył tej kary, nie wiem ile to tam było, 4, 3 tysiące? To dla mnie to jest taki sam... Taka sama owieczka, która chodziła w kagańcu, no. No, bo tak łagodnie to ująłem, no. Ja się nie dałem spisać. Nie będę się spowiadał jakimś tam rządzącym w ogóle, nie? Gdzie mieszkam, gdzie mieszkałem, co posiadam, nie ma bata. Miro napisał, pan młody zbiera mech na ogrzanie chaty w lesie, bo nie wiem. No, my też chcielibyśmy wiedzieć, uwierz, bo już naprawdę sam się zaczynam martwić. Sam się zaczynam martwić. Kiedy przyjeżdżasz odpocząć ze znajomymi i jeden nagle zaginie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej się znajdzie. Mariola napisała, na moje są szantażowani. Krajna U ma jakieś dowody na ich niemoralne występki. Tak grzecznie napisałam, bo wiesz, cenzura. Mariola, no właśnie o tym chciałem napisać. Widzę, że jesteś mega świadoma. Właśnie o tym chciałem napisać, o tym chciałem powiedzieć, oczywiście. Tylko nie wiedziałem, czy po prostu mogę, bo to jest na tyle gruby temat, że nie tyle by mogli mnie zablokować, lecz nawet się zająć jakoś w inny sposób moją osobą. Ale jak najbardziej słyszałem takie plotki, może tak to literę U. Jak sami co bardziej czujni widzowie wiecie, że odnaleziono multum dzieci uprowadzonych na sprzedaż do domów publicznych. Także w krainie na literę U działały domy publiczne, do których, takie plotki słyszałem, powtarzam, także do tych domów publicznych przyjeżdżały same szychy, politycy, sławni aktorzy i wykorzystywali podobno, powtarzam, takie słyszałem plotki, podobno wykorzystywali dzieci, co służby upańskie mają na nagraniach wideo. Więc bardzo prawdopodobne, że ktoś tu jest szantażowany, ktoś nie, ja nie wnikam, ja tylko mówię, jakie ja plotki słyszałem, nie mieszam się do tego, jak najbardziej dobro dzieci jest dla mnie i myślę, że dla was wszystkich też na pierwszym miejscu, ale takie słyszałem plotki, więc jak najbardziej Mariola chyba pisała tak, jak najbardziej Mariola masz rację, są prawdopodobnie szantażowani, między innymi możliwe, że nagraniami. Wiecie co, będę musiał kończyć, ponieważ zostało mi kilka procent baterii. Pana młodego nie znaleźliśmy, niestety, ale na pewno się nie poddamy i będziemy go szukać dalej. Do domu wchodzili i pytali się ludzi, co mają w domu, ile łazienek i kuchni itp. Więc każdy myślący powinien zrozumieć, że będzie zabieranie majątków Polaków i przesiedlanie Ukraińców pochodzenia No tak. Też myślę, że między innymi po to był ten cały spis powszechny. No właśnie, Jowita, wiesz o co chodzi z tym panem młodym? Mateusz nam gdzieś zaginął i go byliśmy szukać. Nie wiemy.
Nie wiemy, gdzie on zniknął. Tak się niby śmiejemy, że wyszedł doić byka, ale no po prostu wyszedł z domu, no i kuźwa szukamy go, wiesz? No w domu go nie... Nie ma go w domu, nie? Nie ma go w domu, bo myśmy Jobita z domu, wiesz? Wyszli go szukać. A w domu też siedzą dziewczyny, także... W sensie Sylwia siedzi w domu. Z mamą Marii. No i oni czekali, aż wróci, a myśmy byli szukać Mateusza. Zdzisław Kaluziński. Znasz kogoś takiego, nie? Tak? Patrz, Zdzisław Kaluziński jest u mnie, napisał. Ale masz pierdol. Wiesz? Dobra. Jest pan młody. Będziesz nagrywany, chłopie. Wiesz, że myśmy cię szukali? I to już nie były żarty. To już nie były żarty, bo myśmy się naprawdę martwili. No, czemu? Boś zniknął. Myśmy cię po lasach tam szukali. Kurwa! Zabić cię to mało, ty spory! A przed chwilą rozmawiałam z mamą, że... A mi teraz napisał właśnie Zdzisław Kaluziński i pytam się Marii, znasz kogoś takiego? A ona, no znam, bo napisał, jest u mnie. No i patrzy, a tu Mateusz wychodzi, pan młody, no. Proszę. Co masz do powiedzenia na usprawiedliwienie? Co? Ale co u mnie nie szukacie? No. Jak nie szukamy? Ej, myśmy z Marią pół godziny po lesie tam jeździli, no. I ta, o, tutaj pan ogląda, już wam pokażę. A już poszło. A sam żeś to wynalazł, kurde. Ojciec poszedł, słuchaj, w góry. Normalnie. Mama poszła, tam cię szuka. A gdzie go, Ulka nie wie, gdzie ma go. Ja wam powiem, to są trudne sprawy. Trudne sprawy. My pana Tadeusza rozwiązali. Pięknie. A oni się tu z panem Tadeuszem poszli spotkać. To ty nie wiesz, gdzie on poszedł. Chłopie, już ostatni raz jesteśmy. Oj, witam się. O, znalazł się. Ja wiedziałem, że on gdzieś siedzi na fotelu. Czułam to. Mało tego, on siedział, nie dość, że u pana Zbyszka, dobrze kojarzę? Już? Nie, nie dość, że siedział u pana Zdzisława, to jeszcze obrabiali pana Tadeusza. No. Dobra, wiecie co, ja kończę, bo mi się zaraz rozładuje telefon. No, ale na szczęście pan młody się znalazł, także... Także szczęśliwie się zakończyło. Ja kończę relację. Ty będziesz miał wiązać, te telefony. Trzymajcie się, pa.